Siemanko, z tej strony Jojo. Mam dzisiaj dla Was kolejny unboxing. Jest to unboxing od Lighttake. Wróćcie, że gdzieś tu znajdę, gdzie jest zapisane. O, tu pod folią jest zapisane, że jest Lighttake. I w środku mamy trzy kostki. Wszystkie trzy kostki dość ciekawe. Szczególnie jedna, ale to zaraz zobaczycie, przynajmniej dla mnie ciekawa. Dwie kostki już będą Wam znane dobrze. Tu jest jeszcze adres, o, jest adres. Chyba nie było widać, mam nadzieję. Pozwólcie, że zasłonię to jakoś. O, jest Lighttake paczuszka. Tu adres musiałem zasłonić. No i dobra, w środku trzy kostki, tak jak mówiłem. Dwie na pewno są już Wam znane, jeśli oglądacie na przykład filmy Marka Kaleckiego, Sajwa, czy nieważne kogo. Jedną z nich na pewno u Marka widziałem, dlatego tak mówię o nim. Mamy trzy kostki. I co to jest? Raz. Dwa. I trzy. Trzy kostki. I teraz zaczynamy może od tej. To jest kostka 3x3 firmy Yongyun, czyli YJ lub Moju. Kostka nazywa się Lingam. Jest to kostka 3x3 tutaj z twarzą Felixa Zendengsa. Zemgetsa, jak to Marek mówi. Pozdrawiam Cię, Marku. Oczywiście nie mam na celu obrażania Cię ani nic. Tylko się tak trochę pośmiechuję. No i co? Tu mamy kostkę 3x3. Mamy oczywiście, jak to Moju ma w zwyczaju, jakieś instrukcje. Ale to nieważne, ja nie potrzebuję tych rzeczy. I mamy samą kostkę. Kostka nie jest nasmarowana, jest sucha. Jest większa od zwykłej trójki, chyba o 3 mm. Ale to wszystko przez te tajle jakby wystające. Tu mamy takie tajle, to są takie kółeczka wciskane. Z tego co widziałem, można je bez problemu wyjmować. Sama kostka w sobie, no powiem tak. Wersja, jeśli chodzi o te kółeczka na ściankach, podoba mi się wersja zastosowana w kostce MF8, w kostce Legend firmy MF8, bo są tu takie wgłębienia. I to jest rzeczywiście fajne. Fajnie się dzięki temu układa. Ale gdy to jest wypukłe, no to muszę powiedzieć, że nie dałbym raczej rady na tym układać. Nie jest zbyt wygodne. Trochę się palce ześlizgują z tego i może być, wiecie, no dla szybkiego układania nie jest to raczej pomoc. Dalej mamy kostkę Fangxi. Shishuang, jeśli dobrze mówię, tak, Shishuang 2x2. W wersji 50 mm. Jeszcze nie wyszła wersja 55, przynajmniej nie widziałem, ale też będę chciał taką nabyć. To jest kostka Fangxi. Pudełeczko standardowe. No i sama kostka jest świetna. Ja w sumie właśnie na tej też tak nie pokręciłem. No ale no tak jak mówię, no niezbyt wygodne według mnie. Palce zjeżdżają. U Kaliny Brzezińskiej się już bawiłem tą kostką i nie umiałbym. Ale dobra, ta już na pewno opowiedziana. Teraz ta kostka. Kostka chodzi naprawdę fajnie. To jest kwestia jeszcze trochę regulacji. Ale bardzo czekają na tą kostkę, bo nie wiem, czy się nie przerzucę. Układałem u Filipa Paryża na tej kostce. Trochę się pobawiłem w drodze do Starogardu. I muszę Wam przyznać, że jest naprawdę super. Mam nadzieję, że nie zdarzają się rolling popy, a mogą się zdarzać jak na Fangxi zwykłym. Ale sobie zrobiłem skipę. I o co chodzi? Chodzi o to, że kostka ma jedną zasadniczą różnicę od innych dwójek. Ta kostka nie ma naklejek. Jedyną naklejką... A nie, to nawet nie jest naklejka. Myślałem, że logo jest naklejką, ale okazuje się, że to nawet nie jest naklejka. Bo tutaj są takie wciskane tajle. Tajle. Tu są wciskane takie płytki kolorowe. Z tego co słyszałem, niedługo nie będzie to w ogóle dozwolone na zawodach. Ciekawy jestem swoją drogą czemu, bo ja tu jakoś nie widzę różnicy. Skoro tajle są dozwolone, które zostały ostatnio znowu wielkość zmniejszona z 1,5 mm na 1 mm na minksach, to tak samo nie wiem czemu to ma być niby niedozwolone na zawodach. To jest jak zwykła naklejka, nawet jest wklęsłe, więc tym bardziej nie zobaczymy tego w żaden sposób. No ale WCA
ma swoje jakieś widzimisię i tyle. No i teraz przejdźmy do trzeciej kostki, dla mnie najważniejszej. Jest to kostka With Eden, kostka Mix Up Cube. Kostka w Polsce mało znana jeszcze nigdy, to też może się będę mylił, bo z cylindrem mówiłem, poprawiliście mnie, ale tej kostki naprawdę nigdy w Polsce nie widziałem. To jest kostka zakorektowana przez Oscara, Oscar van Deventer, jeśli dobrze mówię. I razem z firmą With Eden stworzyła kostkę, to jest zwykła 3x3, zrobili też 4x4, 3x3x4, 4x4x3 i różne wersje. Sama kostka jest... Myślałem, że będzie mniejsza. Ona jest naprawdę duża. Tak to sobie do... O, tak dorównam. No jest większa od kostki 3x3 o dobre parę milimetrów. No i co mogę powiedzieć o samej kostce? Kostka ma jedną charakterystyczną cechę. O Jezu. Jak zauważyliście, trochę ma zmniejszone narożniki. Za to centry i krawędzie są większe. Oczywiście kostkę możemy poruszać jak zwykłą 3x3, ale w kostce ciekawą cechą jest to, że mogę zrobić sobie ruch o 45 stopni i mogę zrobić kolejny ruch. Czyli mówiąc wprost, kostka działa w ten sposób, że mogą zamienić się ze sobą miejscami krawędzie z centrami. To jest bardzo ciekawa rzecz. Pierwszy raz właśnie to jest strasznie, no kurde, zawsze chciałem mieć tą kostkę. Jak zobaczyłem pierwszy raz coś takiego, zamiana w ogóle krawędzi z centrem, to jest coś. Niestety nie, z samym narożnikiem tak nie zrobię. W ten sposób w ogóle tak nie zrobię, muszę tu zrobić. No to jest naprawdę coś. Strasznie byłem podjarany. Strasznie chciałem mieć tą kostkę zawsze. No i w końcu się udało. Kostka chodzi dość topornie, no ale nie dziwię się, biorąc pod uwagę jej funkcjonalność całą. Ale myślę, że będzie sporo zabawy z tą kostką. Dojdzie pełno nowych rzeczy na pewno do roboty, jakieś parity, jakieś inne rzeczy. I ja nawet tą kostkę przemieszam. Zobaczymy sobie, jak to wygląda po przemieszaniu. Trochę zwykłych ruchów. Trochę tych ruchów specjalnych. Tak, 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 tak. A co by tu jeszcze? No i kurde, widzicie, że kostka jest naprawdę świetna. Nie mogłem się doczekać. Mam nadzieję, że dużo, dużo zabawy będzie, jeśli chodzi o układanie tej kostki. No i co mogę więcej powiedzieć? No naprawdę polecam wam taką kostkę w ogóle spróbować jakoś zdobyć sobie z Lightyk, tudzież z innych stron. Chyba jest też na jakimś Zcube czy gdzieś. Ja ten egzemplarz mam z Lightyk. No i kostka jest naprawdę super, zresztą widzicie. Niby zwykła 3x3, niby tak wygląda, ale jest no mega, po prostu mega jest kostka. No i co, na dziś to by było wszystko, nie mam jak jej ustawić. Mamy kostkę Fangxi 2x2, kostkę YJ Lingan i kostkę With Eden Mix Up Cube. I ja chcę wam podziękować za obejrzenie tego filmu. Zapraszam was do odwiedzin na sklepie Lightyk, obejrzenie jakie tam mają kostki. I jeszcze na sam koniec chciałbym wam wspomnieć, że miałem kiedyś taki kanał Jojo Gaming, znaczy mam cały czas ten kanał. Ja tam miałem wrzucać filmy z grami, trochę nie wypaliło z mojej winy. To jest z mojej winy, ponieważ nie wrzucałem filmów. Ale ostatnio zacząłem prowadzić live streamy na stronie Twitch TV. I podam pod spodem link do tego kanału, gorąco was zapraszam, żebyście zobaczyli tam czasem. Ja zawsze na Facebooku daję wcześniej informacje, jeśli ma być jakiś live. Dlatego zapraszam was, żeby tam wejść. Może jak lubicie grać czy coś, to pooglądacie sobie. Ja gram z kolegami, może czasem samemu, raczej na razie ze znajomymi gram. Więc tyle, do zobaczenia, cześć! Hej, jeśli ten film ci się spodobał, kliknij przycisk like pod spodem. Nie zapomnij również o napisaniu komentarza, a jeśli chcesz być na bieżąco, zapraszam cię do subskrybowania mojego kanału. Cześć!